Mówimy tutaj o ingerencji człowieka w prawo Boże. Nie wiem, jak długo, czy ci adwentyści będą mówić, czy ktokolwiek, żeby chociaż, proszę Państwa, zrozumieli, że wyrzucenie drugiego przykazania to reperkusje niesamowite. Wprowadzenie bałwochwalstwa, a zresztą i że bałwochwalstwo wcześniej było wprowadzone, a wyrzucenie drugiego przykazania to tylko pomoc bałwochwalcom, pomoc. Tak jak i prokurator pomagała, sędzina pomagała złodziejom. To Państwo zobaczą, jakie skandale teraz. Pani prokurator. Wynagrodzeniu w firmach w kwietniu chodzi o. A kierowniczka z Kurska, później Zmysła, się przyczyniła do tego, a ta przyczyniła się do tego. Same złodziejki. No już taka, jaka chytra jest bliska, to chyba nie ma. To, że chytry nie wygrywa. Ale mówi, że zobacz, że ta Skórska mówi, jak to nie Żydówa, zobacz. Albo, że banki europejskie wszystkie, jak to nie żydowskie. I oni tyle mieli, proszę Państwa, w czasie wojny. No wszyscy mieli nieszczęść. I cały czas Państwo zobaczą, co Jahwe powiedział, to oni wcale do tego się nie stosowali. Oni wszystko obracali, brali to od dupy strony, jak to się mówi, i po swojem. Mojżesz na górę po przykazania, a tam przecież drugie przykazanie co miało mówić? Nie będziesz czynił obrazu rytego. To przykazanie jest długie. Bardzo długie, rozbudowane. Oni to usunęli. Nie będzie padać jedynie w pasie nadmorskim od Szczecina przez Koszalin po Hel. Deszcz przelotny ominie także Wrocław. A tak z mniejszą bądź większą intensywnością padać będzie w całej Polsce. Burze pojawią się jakby na dwóch krańcach, na biegunach, w okolicach Sudowskiej, w okolicach Jeleniej Góry. Zachmurzenie na Pomorzu będzie umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami i miejscami przelotnymi opadami deszczu, a na południowym zachodzie, w centrum i na wschodzie także burze. W czasie burz spadnie tego deszczu 15 litrów na metr kwadratowy. To podobnie jak wczoraj, raz padało, a raz wychodziło słońce, przynajmniej tak w Warszawie było po południu. Temperatura maksymalna od 15-17 stopni na południowym wschodzie i nad morzem, około 19 będzie w centrum, do 22 na krańcach zachodnich. Wiatr słaby i umiarkowany na południu i nad morzem, czasami dość silny i porywisty, w porywach na Podkarpaciu do 55 km na godzinę wszędzie, z kierunków północno-zachodnich i północnych. Radio 24. Słowem wszystko. Kalendarium historyczne. Dziś mija 98. rocznica urodzin Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II. Pontyfikat papieża Polaka trwał blisko 27 lat. Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w podkrakowskich Wadowicach, gdzie spędził dzieciństwo. Z miejscem tym łączyły go bardzo silne więzy uczuciowe, gdy tylko odwiedzał rodzinne strony, tak jak podczas pielgrzymki do ojczyzny w 1999 roku. W każdym razie to w tym mieście Wadowica wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, studia się zaczęły, teatr się zaczął i kapłaństwo się zaczęło. Jan Paweł II był jednym z najbardziej wpływowych przywódców XX wieku. Jego wybór na stolicę Piotrową miał szczególny wpływ na wydarzenia w Europie Wschodniej i w Azji w latach 80. i 90. Przyczynił się do poprawienia relacji Kościoła katolickiego z judaizmem, islamem, z Kościołem prawosławnym oraz wspólnotą anglikańską. W trakcie pontyfikatu odwiedził 129 krajów i wyniósł na ołtarze więcej osób niż wszyscy jego poprzednicy w okresie poprzednich 5 wieków. Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku. Miesiąc po pogrzebie rozpoczął się proces beatyfikacyjny papieża Polaka, który został zakończony 1 maja 2011 roku. W 94 lata temu drugi korpus polski
Polski dowodzony przez generała Władysława Andersa zdobył wzgórze Monte Cassino. Polacy przełamali obronę Niemców na tzw. linii Gustawa i otworzyli aliantom drogę do Rzymu. 18 maja 1944 roku o godzinie 9.40 starszy ułan Wacław Więckowski zatknął na ruinach klasztoru proporczyk 12 pułku ułanów podolskich. Godzinę później nad Monte Cassino zawisła polska flaga. Kiedy byliśmy już na samej górze, wybraliśmy największy szczyt gruzów. I tam właśnie zdrapaliśmy się na sam szczyt. I wtedy proporczyk pułkowy i nasadziliśmy go właśnie na górze rudze. I wetknęliśmy w szczelinę ruje. A na górze pod Monte Cassino wyniosły ponad 900 zabitych i prawie 3000 rannych. Na stoku wzgórza znajduje się polski cmentarz wojskowy, na którym pochowany jest również generał Władysław Anders. Kalendarium historyczne. To już wiemy, co też wydarzyło się przed laty. Sprawdźmy, co, jak wygląda ten piątek w statystykach. To 138 dzień roku, słońce w znaku byka wzeszło o 4.37, wejdzie 28 minut po godzinie 20. Dzień będzie trwał 15 godzin i 51 minut. Imieniny obchodzą Aleksandra, Alicja, Eryk, Felix, Jan, Julita i Kacper. Proszę przyjąć najlepsze życzenia od Polskiego Radia 24. A co dziś w programie? Kolejna warszawska nieruchomość na mocy decyzji Komisji Weryfikacyjnej trafia pod miejski zarząd. Decyzja prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 maja 2008 roku powinna zostać wyeliminowana z obrotu prawnego, jako wydana bez podstawy prawnej. Powiemy też o tym, że ABW zatrzymała Rosjankę, która brała udział w działaniach hybrydowych przeciwko Polsce. Przede wszystkim chodziło o to, żeby podsycać jak najmocniej animozje polsko-ukraińskie. Z drugiej strony chodziło o zastępowanie polityki historycznej polskiej z narracją, którą słyszymy z Kremla. Dziś będziemy też na drugim dniu kongresu Polska. Pokazać, że Polska nie jest krajem, który wartości europejskie narusza, tylko je promuje. A po godzinie 7 do naszego studia zawita Stanisław Janecki. Jego pierwszym gościem będzie dr Piotr Zakrzewski, politolog z UKSW w Warszawie. O 7.38 24 pytania, czyli nasza rozmowa polityczna poranka. Dziś naszym gościem będzie były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. No jeszcze debata po 8, a w niej Tomasz Sakiewicz z Gazety Polskiej i Agaton Koziński z Polska The Times. Przegląd prasy. Zaglądamy o poranku do gazet. Na początek tak zwane jedynki, czyli co na pierwszych stronach można wyczytać. Gazeta Wyborcza, wakacje z wózkami. PiS zdecydował, że nie odpuści niepełnosprawnym. Niech siedzą w Sejmie przez wakacje, jeśli chcą. Mówi wyborczej polityk obozu władzy. Kto tak powiedział i jaki jeszcze rozwinął to zdanie na pierwszej stronie Wyborczej. Rzeczpospolita, sprzedawcy obligacji przesiedleni KNF i UOKiK, czyli urzędy powołane do sprawdzania i regulowania rynku sprawdzają system sprzedaży papierów GetBanku. GetBanku w bankach i domach maklerskich. Ciekawe, co z tego sprawdzania wyjdzie. Gazeta Polska codziennie. Ekolodzy nie widzą rzeki fekaliów. Zielone wie lepiej, piszą redaktorzy. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Sanepid, urzędnicy służby starają się rozwiązać problem rzeki fekaliów działającej przy pompowni ścieków w Łowiance w Gdańsku. Śmierdzące do problemu nie dostrzegam jednak ekologiczne, które wczoraj były zajęte wojną przez Komisji do Spraw Puszczy Białowieskiej. Dziennik Gazeta Prawna, kalectwo systemu, pisze na pierwszej stronie możemy wyczytać to weekendowe wydanie, a w środku Janina Ochojska na rehabilitację wydaje 1560 zł miesięcznie. Żadna władza nie zadba o niepełnosprawnych. Dominik Wilkinson ocenia uporczywej terapii. Jak wygląda terapia osób niepełnosprawnych wewnątrz numeru w dzisiejszym wydaniu dziennika Gazety Prawnej, Polska The Times. Co trzeba wiedzieć o kolejnym ślubie w rodzinie królewskiej? No tak, bo to już jutro. Ona Amerykanka, on książę, to historia miłości prawie jak z bajki. To wszystko też w bajkowej oprawie, ale tak naprawdę, gdy ktoś się przyjrzy się bliżej, to policzy duże działania marketingowe. Nasz dziennik na pierwszej stronie, lekarz czy egzekutor, zmiany proponowane w deklaracji Światowego Stowarzyszenia Lekarzy godzą w wolność sumienia. No jeszcze super ekspresji fakt, jak już przeglądamy wszystkie jedynki. Zmarły przed rokiem artysta miał wielkie serce. O kim tak pisze super ekspres? Wodecki rozdał majątek ubogim. No i fakt na pierwszej taki sposób myślenia światowego, że wiesz, Hanka trzy mieszkania wyrwała reprywatyzacyjnie, a jej mąż cztery mieszkania wyrwał reprywatyzacyjnie.
życie jak z bajki, ślub jak z bajki, mieszkania jak z bajki. To ja dziękuję za takie coś, prawda? No. Prawie Mateusz Morawiecki mówił o udanym, choć trudnym tematycznie radia, no, takie radia. Spotkania w stolicy Bułgarii było potwierdzenie złodzieje dla 6 państw Bałkanów Zachodnich. Ale przywódcy przyjęli też wspólną odpowiedź na amerykańskie decyzje dotyczące Iranu i ceł na statki aluminium. Unia Europejska podtrzymuje otwarte drzwi dla Bałkanów Zachodnich, jednak z grona 6 państw Albanii, Bośni i Hercegowiny, Serbii i Czarnogóry tylko te dwa ostatnie kraje mają realną perspektywę członkostwa. To wstępnie 2025 rok, ale szef Rady Europejskiej Donald Tusk przekonywał, że wsparcie już teraz jest realne. Na przykład zdecydowaliśmy o podwojeniu programu Erasmus+, by umożliwić młodzieży z tych państw studiowanie w Unii. Zgodziliśmy się, by pracować na rzecz obniżenia opłat roamingowych i stworzenia bardziej korzystnych warunków dla prywatnych inwestycji poprzez lepsze gwarancje bankowe. Politykę rozszerzenia Unii popiera Polska, a Bałkany są, jak mówił premier Mateusz Morawiecki, ważne przede wszystkim w kontekście bezpieczeństwa. Jeżeli Unia Europejska nie będzie tam obecna, to wejdą tam w tę przestrzeń inne wielkie potęgi, takie jak Rosja, Chiny. Z całą pewnością interesuje się tym obszarem również Turcja. Choćby do obrony naszych interesów należy obrona zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Kwestie bezpieczeństwa na Bałkanach łączą się nierozerwalnie z kryzysem migracyjnym. Mateusz Morawiecki powtórzył niezmienne stanowisko Grupy Wyszehradzkiej w tej sprawie. Spotkaliśmy się z premierami Pellegrinim, Babiszem i Orbanem i tam wyraziliśmy właściwie stuprocentową jedność w tematyce właśnie migracji, w tematyce uchodźców. Drugi ważny temat szczytu to amerykańskie cła na stal i aluminium, z których Europa jest wyłączona tylko do 1 czerwca. Chcemy pełnego wyłączenia i wtedy przystąpimy do rozmów o liberalizacji handlowej z USA, wyjaśnił szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Nie będziemy negocjować z mieczem Damoklesa nad głową, to kwestia godności. Podobnie mówiła kanclerz Niemiec Angela Merkel. Mamy wspólne stanowisko, chcemy stałego zwolnienia z ceł, a następnie jesteśmy gotowi porozmawiać o tym, jak możemy zmniejszyć bariery handlowe. Polska wspiera to unijne stanowisko, ale jednocześnie podkreśla wolę utrzymania wspólnoty amerykańsko-europejskiej. Także w kontekście wycofania się przez USA z umowy z Iranem, zdaniem premiera Morawieckiego, potrzeba wspólnej unijno-amerykańskiej refleksji w tej sprawie. Skoro już zaistniały te dwa fakty, że część krajów, część sygnatariuszy utrzymuje tę umowę, Stany Zjednoczone ją wypowiedziały, więc spróbujmy wypracować coś nowego. Szczyt w Sofii był także okazją do omówienia stanu dialogu Warszawy z Brukselą w sprawie praworządności. Dwukrotne spotkania premiera Morawieckiego i przewodniczącego Junckera zakończyły się deklaracją o podtrzymaniu negocjacji. Komisja chce, by porozumienie zostało zawarte za 1,5 miesiąca. Do tego jednak jej zdaniem potrzebne są dalsze zmiany w ustawach sądowych, ale Polska apeluje do komisji o ocenę dotychczas wprowadzonych nowelizacji. Czym z Sofii donosił Karol Damoros? Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A my wracamy do Warszawy i kolejna stołeczna nieruchomość na mocy decyzji Komisji Weryfikacyjnej trafia pod miejski zarząd. Właściwie można powiedzieć wraca pod miejski zarząd. Wczoraj podjęto decyzję w sprawie działki przy Nieborowskiej 15 na warszawskiej Ochocie. Przy okazji tej sprawy światło dzienne ujrzały powiązania rodzinne stołecznych urzędników, którzy mogli skorzystać na tej reprywatyzacji. To druga decyzja Komisji Weryfikacyjnej w sprawie Nieborowskiej 15. Pierwsza w listopadzie dotyczyła samego budynku. Od wczoraj to miasto, a nie prywatny właściciel, ma zarządzać ponad 400-metrową działką przylegającą do kamienicy, tłumaczył wiceprzewodniczący komisji Patryk Jaki. Decyzja prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 maja 2008 roku powinna zostać wyeliminowana z obrotu prawnego, jako wydana bez podstawy prawnej. Decyzja warszawskich urzędników z 2008 roku musiała zostać uchylona, bowiem zawierała błąd formalny. Opierała się na wniosku dekretowym z 1948 roku, na którym widnieje nazwisko Ryszarda Pala, zmarłego 2 tygodnie wcześniej, zanim dokument wystawiono. Wniosek dekretowy został złożony przez pana Ryszarda Pala w momencie, w którym już nie żył. I to jest jakby samoista podstawa do tego, żeby wniosek odrzucić, żeby on nie był procedowany. Na mocy dekretu sprzed 7 dekad właścicielem nieruchomości stał się Jerzy Pal, brat Ryszarda Pala. Szef Komisji Weryfikacyjnej zauważył też, że ze sprawą łączy się nazwisko obecnego wiceprezydenta stolicy, Witolda Pala, a to wskazuje,
pozwoli na powiązania rodzinne dotyczące przejęcia kamienicy i działki, wskazuje Patryk Jaki. Chodzi o rodzinę wiceprezydenta miasta stołecznego Warszawy z Platformy Obywatelskiej. Ma to znaczenie oczywiście tyle, żeby jak Państwo widzicie, no i rodzina prezydent miasta reprywatyzowała, rodzina wiceprezydenta miasta również reprywatyzowała i to w takich okolicznościach, jak Państwo możecie zobaczyć, no po prostu nieprawdopodobny skandal, który całe szczęście udaje się komisji w tej chwili odkręcać. Rodziny wiceprezydenta Warszawy Witolda Pana nie mają żadnego znaczenia w tej sprawie. Fajny chłopczyk. Polityk Platformy Obywatelskiej Robert Kropiwnicki z komisji weryfikacyjnej. Wspólny przodek Ryszarda Pala, który to zmarł wtedy w 1948 roku i Witolda Pala żył chyba gdzieś w połowie XIX wieku. Więc naprawdę ciężko uznać, że jest to jakiś związek rodzinny. Jest to daleka, można powiedzieć bardzo daleka rodzina. Związek nazwiska przede wszystkim. Ale za wydanie decyzji zwrotowej w 2008 roku odpowiedzialność ponosi miasto, zaznacza Łukasz Kondratko z komisji. Odpowiedzialność za taki stan rzeczy, czyli sprowadzenie postępowania administracyjnego tak naprawdę de facto do kabaretu, ponosi osoba, która stoi na czele miasta stołecznego Warszawy. W tym momencie tutaj należałoby wskazać, zapytać się, dlaczego pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz nie wykazała żadnej inicjatywy. Dopiero, tak jak wskazał pan minister przed chwilą, działania podjęte przez prokuraturę spowodowały pewną aktywność po stronie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. W sprawie warszawskich nieruchomości prowadzone jest obecnie ponad 100 postępowań odszkodowawczych. W przyszłym tygodniu komisja ma wydać pierwszą decyzję o przyznaniu zadośćuczynienia. Na razie nie ujawniono, o jaką nieruchomość chodzi. Michał Walczyk, Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Trwa poranek w Polskim Radiu 24, 20,5 minuty po godzinie 6. Teraz o wielkiego przyjaciela Polski nie żyje Richard Pipes. Na początku lat 80. należał do najważniejszych członków Partii Republikańskiej. Był doradcą Ronalda Reagana do spraw wschodnich. Z pochodzenia był Polakiem, płynnie mówił w naszym języku. Sylwetkę Richarda Pipesa przypomni nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski. Richard Pipes urodził się w 1923 roku w Cieszynie w rodzinie polsko-żydowskiej. Był synem legionisty, który wraz z najbliższymi w 1940 roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Był profesorem Harvardu, ale przede wszystkim wybitnym specjalistą do spraw rosyjskich, znawcą tego kraju, sowietologiem. Był republikaninem. Przez 2 lata doradzał prezydentowi Ronaldowi Reaganowi w sprawach Związku Radzieckiego i Europy Wschodniej. W 1982 roku odszedł z Białego Domu i wrócił na uczelnię, jednak cały czas na bieżąco komentował wydarzenia polityczne w USA. Był on autorem kilkudziesięciu książek, przede wszystkim o tematyce rosyjskiej. Do najważniejszych jego pisarskich dzieł należą m.in. tytuły Własność a wolność, Rosja carów, Rosja za bolszewików czy Rosyjska rewolucja. Podczas pobytu w Białym Domu jego zdanie miało być decydujące w sprawach Polski i Związku Radzieckiego. Ostrego kursu wobec Moskwy w tamtym czasie. W tym temacie pisał przemówienia dla Ronalda Reagana. Pracę zawodową skończył w 1996 roku. Odznaczony został komandorskim krzyżem Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. Posiadał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego, Śląskiego oraz Warszawskiego. Otrzymał również tytuł honorowego obywatela miasta Cieszyna. Ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia 24 Jan Pachlowski. Serwis gospodarczy. Dzień dobry. Rada Dialogu Społecznego poznała projekt ustawy o ulgach dla małej działalności gospodarczej. Projekt zakłada m.in., że małe firmy, których przychód w poprzednim roku nie przekroczył 30-krotności minimalnego wynagrodzenia, będą mogły płacić niższy ZUS. W ciągu 4 miesięcy w ramach programu Polska Bezgotówkowa zainstalowano 25 tysięcy terminali płatniczych w 4 tysiącach polskich miejscowości. Przedsiębiorcy, którzy przystąpili do programu, reprezentują ponad 160 rodzajów działalności. Największy udział mają sklepy. GUS poda dziś dane o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w firmach w kwietniu. Zdaniem ekspertów średnie zarobki powinny zbliżać się do psychologicznej bariery 5 tysięcy złotych brutto. Tymczasem mimo, że pensje rosną, a zatrudnienie także rośnie, to Polacy nadal są zainteresowani emigracją zarobkową. O tym, dlaczego Polacy chcą nadal wyjeżdżać, mówi Maciej Witucki, prezes Work Service. W momencie, kiedy jest ta kilkakrotna różnica wysokości wynagrodzeń między Polską a Niemcami, które znajdują się zaraz za naszą granicą, dostępne przez kilka godzin przejazdu samochodem, to o
Oczywiście pokusa wyjazdu wciąż pozostaje bardzo duża. No i ona się przy okazji zmienia, bo jednak Brexit, z drugiej strony osłabienie funta powodują, że rzeczywiście raptem jest nowy trend, czyli już numer jeden nie jest Wielka Brytania, tylko wróciły na swoje pierwszą pozycję Niemcy. Niemcy, a zaraz potem Holandia. Holandia zawsze była silnym krajem ze względu na pracę już taką bardzo tymczasową, dorywczą. Polacy jednak w tych preferencjach wyjazdowych bardzo często mówią o wyjeździe kilkumiesięcznym, później powrocie do Polski. I tutaj praca sezonowa w Holandii jest rzeczywiście dobrym punktem, no plus euro, bo to znów Polacy jako bardzo racjonalna nacja sprawdzają kursy wymiany, spadający funt, trzymający się dobrze euro. W tym momencie oczywiście kraje strefy euro są ciekawe. I w sumie z Państwa badań wynika, że Polacy, którzy się interesują emigracją, są za wprowadzeniem euro w Polsce. To jest bardzo ciekawy trend. Rzeczywiście ta grupa ceni sobie fakt stabilności kursu wymiany i ci wyjeżdżający bardzo chętnie chcieli mieć tą stabilność tej samej waluty i u nas, i w miejscu, gdzie oni pracują. Ta grupa wyjeżdżająca, co ciekawe, ona się nie zmniejsza. To jest mniej więcej wciąż ta sama grupa osób raczej wykonujących podstawowe kształcenie, wykonujące podstawowe prace w przemyśle, w handlu, w usługach. Ona wciąż jest, bez względu na rosnące nasze pensje i spadające bezrobocie, jest to mniej więcej ta sama grupa osób gotowych do wyjazdu, ich preferencje geograficzne się zmieniają. Natomiast ta liczba nie spada, więc tu jest też jasność, że nawet jeśli u nas pensje wciąż rosną, a rynek pracownika się poprawia, to nie zmieni to jakoś dramatycznie sytuacji na rynku. Nie będziemy mieli dramatycznych powrotów z Wielkiej Brytanii, ani też zmniejszania się wyjazdów za granicę. To w takim razie jak pomagać tym naszym pracodawcom, którzy mają coraz większe problemy ze znalezieniem pracowników, specjalistów? Czy ta ustawa o rynku pracy, która wchodzi w przyszłym roku w życie, pomoże? Ona ma uelastycznić pracę urzędów pracy chociażby. To są dwa elementy. Bardzo ważnym elementem jest wciąż rynek wewnętrzny. My wciąż mamy miliony Polaków nieaktywnych zawodowo. I to na stawie naprawdę w końcówce, jeśli chodzi o poziom aktywności zawodowej, jesteśmy w końcówce krajów Unii Europejskiej. My oceniamy, że nawet do 2 milionów tych osób można byłoby spróbować przywrócić na rynek pracy. My mamy taki dział u nas w firmie, który zajmuje się aktywizacją długotrwałych bezrobotnych i udaje nam się 30 do 50% tych osób przywrócić na rynek pracy. To znaczy, że ten zasób, który dzisiaj trochę jest zapomniany, dzisiaj nawet z punktu widzenia państwa, które przeznaczało to pieniądze, jest taki odruch pod tytułem, skoro mam tak niskie bezrobocie, nie musimy już wkładać pieniędzy w urzędy pracy i aktywizację. Czyli według mnie właśnie dzisiaj dlatego, że mamy tak niskie bezrobocie, to musimy włożyć więcej pieniędzy w aktywizację Polaków tutaj na miejscu. Drugim elementem jest też migracja, ale wewnętrzna. Mamy jednak, prawie jeśli bezrobocie spada wszędzie, we wszystkich regionach Polski, to mamy jednak regiony, w których to zapotrzebowanie jest większe. No i dla Polaków z tych regionów, gdzie jest mniejsze, oni byliby gotowi się przemieścić, tak jak wyjeżdżają do Niemiec czy do Wielkiej Brytanii. Tylko blokadą, jak sami patrzymy w wypadku naszych badań, jest to, że te osoby nie mają dostatecznej ilości pieniędzy na zmianę loku, na zmianę miejsca zamieszkania. Dobrze było mieszkanie plus dzisiaj lokować w Szczecinie, pod Szczecinem, Poznaniem, Wrocławiem czy Krakowem, gdzie są ogromne potrzeby i gdzie można byłoby wtedy na bazie tych mieszkań ściągnąć pracowników z innych regionów Polski. A więcej wiadomości jak zwykle w serwisie Gospodarka Polskie Radio.pl. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Moja zakupana w gazetach, bo dużo czytania, dodatek do Rzeczpospolitej w tym tygodniu, plus i minus na początek o ślubie księcia Harry'ego. I jeszcze do tego wrócimy. Powiem jeszcze też, kto pojawi się w naszym studiu po godzinie 7. Piotr Zakrzewski będzie naszym pierwszym gościem, a do studia zawita drugi prowadzący, Stanisław Janecki. Reklama. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żelczenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowit. Są produkty, które się wyróżniają, jak Elsa w lożon pół 3 w jednym, łączący szampon, odszywkę i maskę do włosów. To nasz wyjątkowy produkt. Znajdziesz go tylko w Rossmanie. Odwiedź swojego Rossmana i poznaj inne wyjątkowe produkty. Jak sobota to, tylko dolica, dolica. Kurwa, na zabarak żydowstwo. To wiecie państwo, to tak, jak się faryzeusz modlił, to pod przykrywką miał te reklamy różne, żeby, wiesz, zarobić. Potem szedł lichwiarz, setnik i ani setnika, proszę państwa, ani poborcy podatków nikt nie lubił w Izraelu. Taka prawda. Dlaczego? Dlatego, że oni pełnili niewdzięczną funkcję. I do takiej funkcji to
nie nadaje się ani nikt ze świętych w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy. No, byli tu mormoni, żyli, byli, uciekli, głosili po ulicach, chodzili pięknie ubrani, tym łachmanom przykład dawali, wielu łachmanom dawali przykład, ale takiego zainteresowania się ludźmi w sensie głoszenia im Ewangelii, a nie też jak katoliczka gapi się, kto jak wygląda krzywy, jak ubrany w kościele na mszy. Także, proszę Państwa, nie nadają się na lichwiarzy, na poborców podatków, ani świadkowie Jehowy do sądu, ani koło sądu, nic. Tutaj dawałam przykłady mojej koleżanki, która była na czwartym roku prawa, Joli Mąkosy. Tak. Radio Conchita.